Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z otwierania kalendarza adwentowego City na rok 2015. Po tym jak wczoraj wylosowała mi się figurka, znalazłam w okienku 7 figurkę, myślę, że w okienku 8 już figurki nie będzie. No ale cóż, mogę się mylić. Więc otwieramy. No to wczorajsze otwarcie też nie było jakieś najlepsze. Myślę, że to będzie... Mam nadzieję, że to będzie lepsze. No nie, też nie idzie tak dobrze. W ogóle to najlepsze to chyba było trzecie albo czwarte. No tak gładko szło. No dobra. W okienku 8 znajduje się... latarnia? No dobra, tym razem mamy tutaj wiele ciekawych elementów. Mamy tutaj między innymi coś takiego. Nie wiem, co to jest, ale dosyć fajny element. Oraz głowy druida. Czyli to jest kształt głowy Choppera z Star Wars Rebelianci. Myślę, że znacie. Mamy tutaj zielsko. Myślę, że to robi jako jemioła, coś w tym rodzaju. Albo coś takiego właśnie. Co jakieś zaozdobniki robią te groszki. Ogólnie wszystkie czarne robią za latarnię. Tu mamy ten taki klosz, czy coś w tym rodzaju. Oraz to światło. Szkoda, że nie żółte, ale no cóż. No dobra, więc ja zabieram się za budowę. No i co? Widzimy się za chwilę. I tak wygląda nasza latarnia, no nazwijmy to latarnia. Dodatkowe elementy to te dwa groszki, jeden czerwony i jeden czarny. No nic ciekawego, chociaż sama latarnia wygląda bardzo ładnie. No stoi ledwo, no, jak się z nią szturchnie to się przewraca, więc lepiej ją gdzieś na jakichś cudach umiejscowić, żeby nie było właśnie problemu ze stabilnością. No, wygląda bardzo ładnie, szczerze wam powiem. Mi się bardzo podoba. Myślę, że to jest bardzo fajne uzupełnienie scenki naszej tutaj świątecznej. No i co jeszcze mam o tym powiedzieć? Jest bardzo ładna. No i tyle. No cóż, nasza świąteczna scenka coraz bardziej się powiększa. Mam nadzieję, że w przyszłym okienku znajdziemy coś ciekawego. A wy jak myślicie?